związku z teraźniejszą sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie, a szczególnie w Syrii i napływem ludności syryjskiej do Europy, postanowiliśmy zapytać mieszkanki Poddębic, czy chciałyby mieć męża Syryjczyka. Czy gdyby związała się pani z Syryjczykiem, pani życie wyglądałoby inaczej i czy w ogóle chciałaby pani związać się z Syryjczykiem? Nie, nie chciałabym się związać z Syryjczykiem. Nie. A dlaczego? To jest zupełnie inna kultura i... Mają swoje religie, swoje zwyczaje. Chociaż jak ma być źle, to z Polakiem też nie będzie za ciekawie, ale niekoniecznie. Pod warunkiem, że byłaby to chyba wielka miłość. Bo miła jest ślepa, głucha, wtedy nie wiadomo o co chodzi, a o to chodzi, żeby być człowiekiem szczęśliwym. Prawdopodobnie tak, bo tu chodzi o uczucie prawdziwe. A dalej po prostu życie pokaże. Na pewno wyglądałoby inaczej, chociażby ze względów kulturowych, ale nie, nie miałabym z tym problemu, jeżeli bym się zakochała i czułabym, że to ten facet nie ma problemu. No to teraz sprawdzimy, czy lęki naszych rozmówczyń są zasadne, czy mają potwierdzenie w rzeczywistości. Chodźmy do mojej cioci. Zadawaliśmy kobietom na ulicy pytania, czy chciałyby związać się z Syryjczykiem, tak, z obcokrajowcem. No i chcieliśmy po prostu dowiedzieć się, jak jest naprawdę. Jak w każdym małżeństwie są i wady, i zalety. I to chyba nie chodzi może tyle o wielokulturowość, ile chyba o religię. Jeżeli już mówimy o związkach różnych narodowości. U nas ta religia zupełnie jest odrzucona, więc u nas można mówić o tej wielokulturowości, dlatego że mąż nie jest muzułmaninem. Jesteśmy wierzący, ale nie uznajemy żadnej religii, więc jest tutaj ta wielokulturowość zachowana w mowie, w jedzeniu. Dzieci mówią po arabsku dwoje, tych najstarszych dzieci, te dwie córki. One jeszcze jak nie było wojny, po prostu jeździły tam do Syrii na wakacje. Zresztą my też spędzaliśmy praktycznie co roku wakacje w Syrii. Natomiast jak wybuchła wojna, to córka już studiowała tam w Damaszku i musiała wracać. Znaczy ona nie chciała wracać, ponieważ no to co tu mówili, a to co tam się działo, no to były dwie różne rzeczy, bo oni praktycznie nie wiedzieli co tam się dzieje. Druga córka, no też jeździły razem, bo one między nimi było 3 lata różnicy, więc same latały tam do Syrii. Myśmy je zawozili na lotnisko, tam je odbierali, czasami z przesiadkami, to musiały sobie dawać radę na lotnisku. No i one musiały tam mówić, po prostu były wysyłane na szeroką wodę, jak to się mówi, i tam po prostu się nauczyły po arabsku mówić. Natomiast Dalia pojechała, jak miała 6 lat, raz, jedyny. A Murat miał rok i 3 miesiące, jak był w Syrii, więc on to praktycznie tylko rozumie, co mąż mówi, odpowiada po polsku. Bo na takiej zasadzie jest ich język. Rozmawiają właśnie ze sobą w taki sposób. A jak z wychowywaniem dzieci? Jest jakaś różnica? To znaczy wychowywania tutaj w Polsce, a w Syrii, tak? W Syrii dzieci bardziej chowają się same, tak bym powiedziała. Ja na przykład nie spotkałam się, żeby weszła na przykład do domu i żeby dzieci nie przyszły, nie powiedziały dzień dobry, żeby ktoś tam przyjść, przywita się z ciocią czy tam z kimś. Nie, one przychodzą, witają się wszystkie, mają to jakby tak, no nie wiem, no, zauważam na przykład wśród sióstr, czy jak mają nawet małe dzieci, to nie ma czegoś takiego, żeby uczyć te dzieci, one jakoś tak same od siebie. Bardzo dużo się opiekują sobą, bardzo te więzi są bardzo silne. Dziewczynki do pewnego momentu, powiem szczerze, są tak na luzie traktowane. Już później, jak mają 12-13 lat, to pewnych rzeczy im no już nie wypada, o tak powiem. Może nie to, że nie wolno, one same wiedzą. To nie jest tak, że im się tłucze do głowy, słuchaj, coś tam. One po prostu same wiedzą, że pewnych rzeczy już w pewnym wieku nie wypada robić, nie? Zachowywać. Może nie wypada nie robić, tylko zachowywać się niedobrze. Natomiast uważam, że lepiej tam wychowują dzieci, fajniej. Tak jakoś, no mówię, może to jest klimat też, słuchajcie, no wiecie, no 3-4 miesiące w domu, reszta na dworzu, więc te dzieci praktycznie biegają po dworzu i mają na pewno zdrowsze relacje między sobą. Tak. Czy zdarzyła się pani sytuacja, w której negatywnie ktoś wyrażał się o pani rodzinie? Krytykowana, tak? W tym sensie? Czy po prostu jakoś obrażona, tak? Tak. Nie. Nie zdarzyło mi się nic takiego. Przez te 30, praktycznie 5 lat, to nie zdarzyła mi się taka sytuacja, ale czy zawsze grzecznie, miło. Nie miałam takiej sytuacji, żebym, nie wiem, musiała
ostro reagować na coś. A czy są takie potrawy, czy bądź też jakieś różnice w kuchni? Czy na przykład jest tylko kuchnia polska, czy jest na przykład też kuchnia arabska? W domu? Tak. Czy tylko... To znaczy, wiecie co, ja się staram gotować po arabsku, powiedzmy, że to będzie przypominało kuchnię arabską, bo gdyby tu była taka rodowita Syryjka, pewnie by Wam ugotowała coś. No to jest na takiej zasadzie, jak tam by ktoś pojechał i go spróbował gotować po polsku. Ja co prawda, no mąż mówi, że jest to dobre, także nie jest tak, nie jest źle. A kuchnia w domu jest, mówię, no przeważa chyba raczej arabska. W ogóle ja jakbym jadł na przykład swój obiad, jakieś tam ziemniaki ze schabem, to zjadłem go szybko i bym tam coś poszedł robić, ale jakbym jadł na przykład takie jedzenie, to w ogóle bym się tak delektował. Ja uwielbiałam właśnie chodzić, jak byłam w Syrii, po przyprawy. No tam po prostu, tak jak nieraz widzicie, na właśnie takie zworki w formie, rewelacja. Stoisko z woreczka. Tak, po prostu aromaty, właśnie te aromaty, słuchajcie, to jak się przechodziło przez suk, czy gdzieś przez sklepy. Jest... My nie mamy przypraw w naszej kuchni tak naprawdę. Tak, no bo w sumie jest ziele angielskie tak naprawdę. Sól, wiesz, tak. U nas jak robimy takie obiady, to tego jedzenia jest naprawdę, słuchajcie, nie do przejedzenia, jak to się mówi. Każdy wychodzi z talerz z porcją, no bo nie jest człowiek w stanie tego na drugi dzień zjeść, prawda? No bo tego jest dużo. I każdy ze znajomych wychodzi z jakąś tam tacą jedzenia. A jak ze świętami? W święta nie robię żadnych 12 potraw, w święta po prostu robię jakąś kolację dobrą. Mhm. A potrawy są mieszane, czy tylko polska kuchnia i to wszystko? Nie, mieszane są. Mieszane są i to w większości staram się robić taką arabską kuchnię. Staram się, no to prawda. Wychodzi jak wychodzi, się spaliłam super, chciałam Was poczęstować. Ale po prostu... Powiem tak, jak mąż powie, że tak, no wyszło, dobre, no to wtedy mnie to motywuje, tak? Jakby powiedział, słuchaj, kobieta, nie gotuj, bo to do niczego niepodobne, to bym pewnie nie gotowała, ale tak, wychodzą mi te potrawy, są smaczne, więc gotuję, dzieci też lubią. Też inne kubki smakowe troszeczkę i niekoniecznie trafimy w idealny ten smak takiej pierwotnej potrawy, tak? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. No chodźcie, zobacz jak ona się cieszy, znowu się podrapie. Jak masz na imię? Mura. Bardzo dobrze, przedstawiłaś się bardzo ładnie. Powiesz nam coś po arabsku? Nie mogę powiedzieć szkoła. No to powiedz na przykład szkoła. Medrasi. O, co jeszcze umiesz? A policz? Lechek, Lechi, Arba, Hamsi, Siti, Saba, Asiara, Nach. No nie wiem co. Nie wiesz co dalej. Mąż jest z takiej rodziny, która no nie wiem, musiałabym chodzić zakryta cała. Chociaż koleżanki, słuchajcie, tam jeździły i na przykład mężowie byli z rodzin takich muzułmańskich, musiały zakładać chustki. No i się śmiały, że nawet było im to na rękę, bo nieraz włosy niezrobione, chustka na głowę i szły tam sobie gdzieś, więc wystarczy jakie ma się podejście, słuchajcie, do tego. Jeżeli ktoś tą chustkę będzie traktował jako karę i w ogóle, i bunt i tak dalej, no co ty mi tu karzesz chustki zakładać i tak dalej. A jak widzicie, no tak na luzie, dobra, założę, no przecież nie ma problemu, jestem w innym kraju, inna rodzina i tak dalej, no to wszystko jest takie właśnie, ta wielokulturowość tak tego nas uczy. Żebyśmy byli bardziej obiektywni, o tak, na wiele rzeczy, nie buntowali się tak przed wieloma rzeczami. Jeżeli jedziemy do jakiegoś kraju, gdzie są nieco inne zwyczaje, to żebyśmy też się zachowywali tak, jak od nas tego wymaga kultura. I to chyba dwie strony zawsze działa. Tasawi. Jedność, równość, wielokulturowość. Tak jest. Podało się.